Siemaneczko, witam. Jestem Bartul. Zaczynamy kolejny odcinek z Achilles. I w dzisiejszym odcinku dla odmiany zrobimy sobie zadanie główne. Stara świątynia i legendarny młot. O, proszę. Aha. Widzicie, bo nawet nie wiedziałem, ale mamy dwa zadania. Legendarny młot kieruje nas tutaj właśnie do przystani, żeby stoczyć, znaczy odpłynąć z tej lokacji, więc weźmiemy sobie to zadanie drugie, jako że tu już jesteśmy, i weźmiemy misję Stara Świątynia. Pytia podejrzewa, że słudzy istoty, którą widzieliśmy, mogli przejąć kontrolę nad jej świątynią. Prosiła mnie o przeprowadzenie w niej rekonesansu. Świątynię znajdę za rzeką, blisko pasma górskiego. Dobra. To sobie zrobimy teraz. To znaczy, nie wiem, czy nam się uda, ale... Będziemy się starać to zadanie dokończyć. Za każdego zabitego przeciwnika, nie wiem czy zauważyliście, ale odzyskujemy trochę zdrowia. Nie musimy się leczyć. A z drugiej strony mamy naprawdę dużo tych apteczek. Kurde, blok działa w tej grze tak z dupy, że masakra. Cały czas ta pieprzona ta nas atakuje. Denerwuje mnie to już, powiem wam szczerze. Ta klątwa, która nie wiem, że buczy cały czas. To jeszcze zabiera nam życie. O, mamy tutaj sztabkę brązu. Proszę państwa. O, fajnie to wygląda. Trzeba przyznać. Coś, co nam ściągnie klątwę. To zostaje nam tylko to. Nie, tu jest oczyszczenie klątwy. Okej. Okay. Tutaj coś było? No, to jest tutaj. Dobra, idziemy dalej, nie będziemy walczyć. Nie muszę z wszystkimi walczyć. A, tu kapliczka jest, dobra. Coś po drodze jeszcze znajdziemy? Niekoniecznie. Skład zboża. Get me, son of a bitch! Jak się odbił. Kurde. Walczyliśmy z lwami, walczyliśmy z wilkami, skorpionami. Nożesz w mordę, ja pierdziu. Kolejna kapliczka? No matko, ile tych kapliczek będzie? Wolałbym coś innego odblokować. Nie mamy żadnych punktów. Na razie. No proszę, na hita. Następna kapliczka? Ej, no kurczę. Nie wierzę w to. Ej, po co do kapliczkę dali obok tej?
Ja pierdziu, no takiej odległości małej? No bez jaj. Defeated the likes of you before, so I can defeat you too. To nie są te maski czasem? Cholera. Not yet. Dwóch teraz mam. Kurde, miksturek nie mam leczniczych. Ja pierdziela. Jedyna rada, żeby to wygrać, to używanie tej umiejętności. Kurczę, nie widziałem, że mamy pusty ekwipunek. To jest... aha, już. O, w mordę. Szlak. Nam się skończy życie. No właśnie. Nie no, za 250 drach to nie będziemy się leczyć, bo to jest dużo kasiory. Kurde, na apteczki nam się skończyły. No ja pierdziu, jak nic cudem. Zaoszczędziłem trochę kasiory przynajmniej. Dwóch mi się nie uda zaatakować, bo nawet nie będę próbował. Wydawało mi się, że to są przeciwnicy, którzy mają maski na głowach. I w związku z tym... Aj, co ja zrobiłem? Jest osiągnięcie na Steamie, w którym musimy jakby zdobyć czy zdjąć wszystkie maski, czy zniszczyć wszystkie maski. To osiągnięcie jest najrzadziej zdobywane przez graczy. Są te maski. Zniszcz przeklęte maski 1 na 4. To właśnie to, chyba o czym mówiłem. Najrzadziej spotykane osiągnięcie. To proste to chyba zadanie jest. Tylko, że tych świątyń pewnie będzie więcej. Tutaj mamy 4 maski tylko do zniszczenia. Wszystkich masek jest chyba gdzieś, nie wiem, 20. Nie będę stulał. Rozdarta świątynia. Thank you, Achilles. You've freed the place I've been bound to for years, even though a lot has changed here. The temple was haunted by two specters, but I expelled them. I also found some masks with frightening countenances. The temple was erected in a place where the line between the worlds is very thin. They may have accumulated the energy of these specters, corrupting the place. I don't care about the masks.
The most important thing is that you got rid of those ghosts. And I have a place where I can make your equipment. Of course. Once you bring me that hammer I told you about. Help the blacksmith, Achilles. Meanwhile, I'll recite my prayers to unite with the power of this place. Czyżby misja dobiegła końca? Tak, stara świątynia. Mamy to ukończone. Dobra. Jak jesteśmy już tutaj. Help the smith and I'll draw on the power that lies with. I know. To może coś ulepszymy. A, myślę, że to warto ulepszyć. I tutaj powiem wam 25, to byłoby 227. No ale tu mamy trochę więcej. Bo tu mamy prawie 430 obrażeń. BDC, BDB. No i tutaj też mamy 150 obrażeń i szansa 15 na krytykę. Warto chyba kawałek brązu i drachmy. Ulepszmy to jeszcze raz. Nawet jeszcze raz ulepszmy. Będziemy tego używać na razie. Nie widzę nic lepszego. Ciekawe, czy my możemy na przykład w tym momencie. Właśnie mnie coś ciekawi na rzecz. Ja mogę tutaj rozłożyć to 3 dziki pierś. A, mogę. Ale ja za to wezmę tylko 3 drachmy. Okej. Okay. No to się nie opłaca. Ale zwróć uwagę, że mogę tego 141 zlikwidować. Bez sensu. A, coś by tam grosza człowiek zdobył. Aha, to by tu przyniosło. Do tej świątyni. Pytanie, czy tutaj mogę przejść na przykład. O, i tutaj sobie przejdziemy. Czemu by nie? I znowu ta klątwa się nam pojawiła. Jakie kurestwo. A nie, czekajcie, rozdarta świątynia. A nie, to jest lokacja rozdarta świątynia, dobra. A misja legendarny młot. Mamy skrzynię. Pieczone. Jeszcze jeden status nałożony, czyli czwarty, i zabił przeciwnika, to mógłbym zdobyć osiągnięcie. W sumie też mi na tym zależy, żeby tak było, ale. Tworzenie dużych żółtek. A, tutaj mamy, dobra, runę ostatnią. Mroczna wężowa włócznia. Co to tyle tych kapliczek jest? Ja pierdziu, na każdym kroku. W co zainwestujemy? Oto, dobra. Thank you.
co tu jeszcze mamy w pobliżu? W zasadzie to nic, więc zblokujmy sobie mapę tutaj na południowym wschodzie. No, chyba trzeci raz udało mi się skontrolować. Tutaj jest kilka rzeczy, nawet raz sporo. Sprawdzimy to. A, możemy przytrzymać. O, proszę, widzicie? Nie wiedziałem nawet, że tak to działa. Ja mam to. O, jest. Dobra, udało się. Thank you. It's, proszę, dwa skille się pojawiły. To na wieży nie ma symbolu? Nie, w sumie to był jeden symbol już. O! Boski miecz mądrości. Sto kości bestii? Naprawdę? O, żeż mordę.
Ło, 75. No jeszcze sport. Ale będę miał to na uwadze, żeby tutaj wrócić wcześniej czy później. A moment longer. Kill the bastard. I ten blok to działa tak, że pożal się. Ale w sumie powiem, że chyba, nie przypominam sobie, ale chyba pierwszy raz się zdarza, że przeciwnicy właśnie nie stoją i czekają na nas, tylko sobie siedzą i odpoczywają. Więc tutaj jest duży plus trochę, że jest zrobione to profesjonalnie. Wiecie co, chętnie, może tam wrócimy. A na razie nie będziemy szli. Dobra. W sumie to powiem wam szczerze, że może pójdziemy na górę. Tutaj. Na razie. I need to regenerate. Kapliczek wszystkich jest 58, bo przed chwilą ją patrzyłem. Mam odblokowane chyba 40 i parę. 2, 3. Czy tam będziemy szli w sumie? To tak trochę niepotrzebnie tutaj chodzę. To może pójdziemy na południe w takim razie. Przenieśmy się tutaj gdzieś. Mamy kilka pytajników. Tu rozstaje wędrowców. To jest też fajne, że gra się błyskawicznie przenosi nas. Nie ma czegoś takiego jak loading. A ja tu chyba nie przejdę. Następna kapliczka, no kuźwa, bez jaj. Ej, patrzcie. Jedna obok drugiej jest dosłownie w tej grze, ta kapliczka. Za gęsto jest tutaj rozsiane to. Aż tu jest, powiem wam, takie... może nie nachalne, ale takie kurwa, no głupio to wygląda, tak kapliczka przy kapliczce, nie? Dobra, tutaj mamy kilka rzeczy z ogarnięcia. Piwniczka. Ej, no blokuj to. Cześć. 50 razy musimy wykonać blok, żeby zdobyć pucharek.
Dobra, zbieramy te przedmioty, ale powiem tak szczerze, po cholerę. Po jakiego ciula. Aj, mnie pierdyknął. Nie trafił, co za rzut. Ale mi życie stracił, cholera. Wow. Get me that son of a bitch. Zostało tam chyba 4 albo 5 tych piwnic do odkrycia, więc nie jest źle. Czysta sens, a też zablokowane. Cholera. Chętnie bym powalczył czymś innym, ale szczerze to 119 plus 91, no to te obrażenia są takie kurcze, gówniane, że to się nie umywa do tego, co mamy w tym momencie. Przejdźmy tutaj na północ, żeby tę mapę odblokować do końca. Oh shit. Ale sadzonek. Wiem, że to automatyczne namierzanie wcale nie jest dobre. Nie, z kotem nie będę się głaskał, już mam to w dupie. Rzeczka, czy to jeziorko, czy wodospad, co to jest? Fajne. Czysta esencja krwi jest potrzebna. Ja pierdolę. A, tu jest szczelina. W sumie to powiem wam, może byśmy ją zamknęli. Uch.
zaraz się pojawimy. Kryształ mroku. Gdzie ta skrzynia jest? A, tutaj na dole, dobra. A, nie, ktoś tu jest. A zamknijmy tą szczelinę, chociaż to takie jest potrzebne, niepotrzebne. Kurczę, nie zwróćcie uwagę, ile mamy apteczek, bo to bez tego to nie mamy szans tutaj. 7, może być ok. O, no to jesteśmy mocniejsi przeciwnicy. Słabi też się pojawili, niestety. Muszę, że chyba wyłączę sobie to auto namierzanie, bo to jest zły pomysł. Too fast. Aj, bo mnie zabiją. Zabrakło tego protokołu, który ma na mniej życia. Ja go zaznaczyłem, wiem. Zjebałem. Przeciwników, ta walka jest taka trochę beznadziejna, bo nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Każdy nas sobie wytrąca z równowagi i ciosu nie możemy zadać. Jeszcze podpalenie, to byłoby fajnie, to bym zacznę w końcu zdobył. Co jeszcze tu zostało w pobliżu?
O, za nami coś jeszcze jest, jakiś pytajniczek. The place of death is underground. And let it remain so. Aha, czyli kapliczka to była. Więcej tych kapliczek się kurder nie dało umieścić obok siebie. A, jeszcze jedna konstelacja do odblokowania, 13 na 14. Dobra, tutaj tyle. A tutaj jeszcze mamy trzy pytajniki, widzicie. Dobra, idziemy na dół. Kurde, życia nie mam. Przejdźmy przez most. Kill the bastard. Someone's looking for trouble. Koś zawsze gadał o tej kapliczce, kiedy jesteśmy obok niej. Dawno widziałem kapliczki. Cyk i kapliczka, matko. Chyba, że to gada właśnie dlatego, że ta kapliczka tu jest, ale to jakieś... Chore, naprawdę ta gra jest, powiem wam, średnia. Ogólnie, jak już tak się pogra trochę dłużej. Tego. Którędy to przejdziemy? O, morda. Tędy chyba nie. O kurde. Tutaj zostało chyba, nie wiem, czterech czy pięciu tych więźniów do uratowania. W sumie jeszcze na tej mapie. Pytanie, gdzie znajdziemy te maski, bo to też jest ciekawe. Dobra, tutaj po drodze jest jeszcze pytajnik. A to jest maska jakaś. To o takie maski pewnie chodzi. Dlatego tak to ciężko osiągnięcie zdobyć. No, widzicie, ja myślałem, że to będziemy musieli odnaleźć świątynię, w której standardowo będą cztery maski do zdobycia, znaczy zniszczenia, a tu się okazuje, że te maski są rozmieszczone na mapie świata. Bez poradnika się tu nie obejdzie. Nie ma szans, żebym to wszystko odblokował. No, a to tutaj zostawiamy temat, bo... w sumie no tak, no to tutaj pójdziemy już chyba w kierunku tego naszego zadania. Jak weźmiemy tryb lepszego widzenia, to te maski będą podświetlone na czerwono, to będzie może je łatwiej wtedy ewentualnie dostrzec. Trochę to jest chujowe, bo wystarczy blok trzymać i nam się ta riposta sama aktywuje.
kury to są. A, tak to działa. Wystarczy blok trzymać. Myślałem na początku, że chodzi o to, żeby przed samym atakiem przyblokować przeciwnika, a to nie trzeba. O kurde, to będzie łatwo wbić ten achievement. Poczekajcie, może stać przodem do przeciwnika, bo inaczej nic nie będzie z tego. Właśnie. Zróbmy to tak. Może te maski się wtedy pojawią. Obawiam się, że ciężko będzie tutaj te maski znaleźć. Dobra, wypłyńmy na wyspę. Nie wiem, czy to. O, a, mapa nie jest duża. Dobra, wiecie co? Generalnie tutaj sobie zakończymy już chyba ten materiał. Nie będziemy brnąć dalej. Cały czas mnie ta klątwa kurczę atakuje. O, to jest lepsze od tego. To zdecydowanie większe redukcje obrażeń, lepszy defense i większe obrażenia. 78, 78, no. Zakładam, bo to starcza mityczna. Szkoda, że te bronie, które mam, nie są lepsze. To się z niczym nie skaluje, dlatego ta broń jest taka beznadziejna. Tu się skaluje z gniewem. Gdybym tego gniewu miał więcej, no to ta broń byłaby całkiem też fajna. Możemy sobie tam coś tam potworzyć, gdy nam czegoś brakowało. Generalnie kończymy legendarny mod i tą wyspę sobie zrobimy już w kolejnym odcinku. Serdecznie dzięki za wszystko. Pozdrawiam, cześć.